Park Kultury i Wypoczynku to zielone płuca miasta. Kompleks rekreacyjny znajduje się w samym centrum miasta, w sąsiedztwie słupi i jej odnogi, tak zwanej Młynówki. Jest jednym z ulubionych miejsc spacerów, rekreacji i odpoczynku słupszczan. Choć cieszył się dużą popularnością wśród mieszkańców, nie był w najlepszej kondycji. Blisko 2 lata temu zapadła decyzja o jego modernizacji. Teraz park został oddany słupszczanom. Ta przestrzeń parku była wyzwaniem dla mnie i dla radnych Rady Miejskiej. Cieszę się niezmiernie, że wspólnie z radnymi, przy pomocy środków rządowych, podjęliśmy decyzję 2 lata temu, ażeby zmodernizować Park Kultury i Wypoczynku. Poszliśmy, pamiętam doskonale, decyzję dużą grupą urzędników, planistów, pracowników ZIM-u i przyszłych projektantów. Poszliśmy do parku ustalić sobie, co w tej przestrzeni byłoby najistotniejsze. I nasze marzenia, wyobrażenia przekazaliśmy projektantowi i on zaproponował pewne rozwiązania. Park Kultury i Wypoczynku stał się naprawdę parkiem wypoczynku, rekreacji, przyjemności przebywania na tej przestrzeni rodziców, dzieci, dziadków, młodzieży nastoletniej, bo także i dla nich są tam atrakcje. Zgodnie z planem Park Kultury i Wypoczynku został podzielony na strefy związane z różnego rodzaju formami aktywności, rekreacji i wypoczynku. Zmiany obiegły cały rozległy teren. Teraz praktycznie każdy może znaleźć w parku miejsce dla siebie. Ale de facto objęliśmy naszymi działaniami cały teren od ulicy Zamkowej, od tego wejścia ze ścisłego centrum miasta, aż pod budujący się ring w okolice dawnego mostu czołgowego. Te działania miały charakter wieloraki i były reakcją na konkretne potrzeby. Pierwszą potrzebą, którą widać na pierwszy rzut oka od Zamkowej aż pod budowany ring, to nowe nawierzchnie ścieżek. Szerokie, bitumiczne, równe, przyjazne zarówno dla pieszych, rowerzystów, rolkarzy, dla osób, które czy poruszają się z użyciem wózka, czy w tym wózku włożą dzieci. Także oświetlenie. Dotychczas park był oświetlony w tej części najbliższej centrum miasta, natomiast tereny najbliżej rzeki, tereny w kierunku ulicy Rybackiej były nieprzyjazne po zmroku, ponieważ było tu po prostu ciemno. W tej chwili oświetlony w taki sam sposób jest cały park, od ulicy Zamkowej aż do ulicy Rybackiej. Modernizacja Parku Kultury i Wypoczynku wpisuje się doskonale w proces rewitalizacji centrum miasta. Jednym z jego podstawowych zadań jest otwarcie miasta na rzekę. Doskonale udało się to dzięki budowie bulwarów nad Słupią. Prace w parku zdecydowanie są dalszym etapem tego zadania. To jest element tego większego założenia, o którym już Państwu wielokrotnie mówiliśmy, o przywracaniu życia, rewitalizacji terenów nadrzecznych i tej idei fix, że od Lasku Północnego do Lasku Południowego tereny nadrzeczne powinny właśnie być takim zbornikiem, takim właściwie jądrem tej aktywności codziennej i tej aktywności takiej weekendowej mieszkańców Słupska i nie tylko, bo też to, co zauważyliśmy do tego zmodernizowanego, wzbogaconego Parku Kultury i Wypoczynku przyjeżdżają też ludzie z miejscowości podsłupskich, co nas niezwykle cieszy, bo ten Słupsk właśnie powinien też pełnić rolę takiego ośrodka zdecydowanie ponadlokalnego. Mówię tutaj o pewnej takiej idei, bo to faktycznie lubię porównywać proces poprawiania miasta do układania puzli. To jest kolejny bardzo istotny puzelek w tej układance, którą można nazwać miasto żyjące. Zmiany w parku widoczne są już po przekroczeniu jego bram. Dla przykładu, wchodząc od strony ścisłego centrum, czyli od ulicy Zamkowej, wchodzimy wprost na nową i bardzo atrakcyjną fontannę. Zgodnie z planem to miejsce zabaw i wypoczynku dla najmłodszych. Zamieniliśmy to miejsce w fontannę, która przeradza się w wodny plac zabaw. Fontanna jest iluminowana, robi duże wrażenie o zmroku, ale w ciągu dnia ta woda spływająca z fontanny do odpływu prowadzona jest taką meandrującą rzeką, wokół której w nawierzchni miękkiej, bezpiecznej postawiono zabawki dla najmłodszych dzieci.
stworzono taką przestrzeń, gdzie można naprawdę się bezpiecznie bawić i gdzie te najmłodsze dzieci mogą spędzić czas. Idąc dalej w kierunku Sosiru, można zauważyć, że ten dotychczas zamknięty teren Sosiru został rozgrodzony. Rozebrano wszystkie ogrodzenia, wytyczono nową ścieżkę od takiego punktu centralnego u zbiegu alei, która prowadzi od ulicy Rybackiej w kierunku Kładek, a także od ulicy Drewnianej, od strony Fontanny. Prowadziliśmy dodatkową, taką szeroką, równą nawierzchnię w kierunku Nadrzecznym. W miejsce, gdzie w przyszłości planujemy przerzucenie przeprawy pieszo-rowerowej przez rzekę Słupie, a następnie przez kanał w kierunku Alejki Brzozowej. Na terenie Sosiru powstała wiata, w której będzie można się schronić na przykład przed deszczem. Będzie tam także możliwość organizacji kameralnych koncertów. Większe wydarzenia muzyczne będą natomiast odbywały się nieco dalej. Na uporządkowanym i wyrównanym terenie, który roboczo nazwano Zielonymi Plantami, ustawiana będzie duża profesjonalna scena. W organizowanych tam eventach będzie mogło wziąć udział nawet kilkanaście tysięcy osób. Wielka przestrzeń zielona. Na pewno jest to super miejsce do tego, żeby można było tam organizować koncerty letnie, które będą zarówno ze sceną otwartą, jak i być może, że zamkniętą, więc cieszę się z takiego miejsca, bo to na pewno ułatwi nam tego typu organizacje, ale również jest to miejsce, gdzie będziemy ustawiać od przyszłego sezonu cyrki. Teren został wyposażony w odpowiednią infrastrukturę w zakresie dostępu do prądu, do mediów. Jest przygotowany do tego, więc myślę, że z pewnością nam to ułatwi, a mieszkańcy przyzwyczają się do tego, że właśnie cyrki albo wesołe miasteczka czy inne tego typu atrakcje, które potrzebują większej przestrzeni, będą właśnie tam przez nas umiejscowiane. Największą metamorfozę przeszedł dawny plac cyrkowy. Teren zmienił się nie do poznania. Powstał tam wielki, pełen atrakcji plac zabaw. Wyasfaltowany placyk, który 20 parę lat temu przyciągał latem dzieci, kiedy cyrki przyjeżdżały na 2 tygodnie, ale w ubiegłe lata to już jest zmierzch cyrku i przestrzeń była niezagospodarowana, stąd też pomysł, aby to życie tutaj wróciło i to wróciło w takim dużym wymiarze. Dużym to nie jest przypadkowe słowo, ponieważ tutaj powstał najprawdopodobniej największy plac zabaw w naszym regionie z największą pojedynczą zabawką, z której może korzystać ponad 100 dzieci jednocześnie. Był przestrzenią kompletnie wyciętą ze struktury miasta. W tej chwili przeszedł największą metamorfozę. Natomiast jeszcze raz podkreślę, cieszę się, że ta zmiana wpisuje się w większą ideę, która ludzie głosują nogami. Tak została bardzo dobrze przyjęta przez mieszkańców. I obiecujemy Państwu, że w kolejnych latach, już powiedziałem, tutaj będzie powstawał kompleks sportowy, ale przecież przed nami jeszcze zagospodarowanie ulicy Wandy, wykonanie ścieżek przyrodniczych po drugiej stronie. W jaki sposób uzupełnienie Lasku Południowego, chociażby w elementy typu siedziska, jakieś elementy do chociażby ćwiczeń siłowych, tak? Więc dużo pracy przed nami. Nowy plac zabaw to m.in. wzgórza połączone mostkami i tunelami. Są także huśtawki, zjeżdżalnie oraz tyrolka. Na placu zabaw atrakcje znajdą małe dzieci, ale także nastolatkowie. Cały teren wyłożony jest tak zwaną nawierzchnią bezpieczną. Park Kultury i Wypoczynku po zakończeniu modernizacji znowu tętni życiem. Przychodzą nie tylko mieszkańcy pobliskich osiedli, ale także słupszczanie z odległych zakątków miasta, a nawet mieszkańcy miejscowości z terenu powiatu słupskiego. Na pewno w odwiedzinach w parku pomaga dobre skomunikowanie tego miejsca. Powstały m.in. nowe przystanki autobusowe przy ulicy Zamkowej, a także od strony ulicy Rybackiej i Chopina. Przy ulicy Rybackiej wybudowany został także parking na kilkadziesiąt miejsc postojowych. Prace przy modernizacji parku kosztowały łącznie 26,5 miliona złotych. Większość z dotacji w ramach rządowego programu Polski Ład. Jednak jest to pierwszy etap prac. Kolejne już są realizowane, a następne są już w planach. Zamierzenia są znacznie większe i mają być realizowane sukcesywnie w miarę możliwości finansowych miasta.
Jesteśmy w trakcie realizacji kolejnej już inwestycji, która ma za zadanie rozwijać w dalszej kolejności Park Kultury, Sportu i Rekreacji. To jest tak zwana strefa sportu, gdzie powstaną urządzenia do parkouru, urządzenia do koszykówki, boiska do koszykówki 3x3. Także cieszymy się i mam nadzieję, że to jest zadanie realizowane z budżetu obywatelskiego, że już wkrótce, jeszcze w tym roku, zostanie wyłoniony wykonawca, który będzie realizował to zadanie i będziemy się wkrótce cieszyć z nowego obiektu sportowego. Wiem też, że w planach, które mamy, jest też dalsza rozbudowa tego terenu w kierunku dawnego mostu czołgowego. Powstanie tam strefa sportu i rekreacji, czyli takie urządzenia zabawowe dla dzieci oraz również urządzenia o charakterze sportowym. Chciałabym, żeby ten teren właśnie miał taki charakter. Rzeczywiście aktywność fizyczna w naszym mieście się bardzo dobrze rozwija. Są tereny spacerowe, są tereny takie, gdzie można się trochę wyciszyć. Myślimy o takiej części parku senioralnej, gdzie na przykład znowu fajnie by było zrobić jakąś różankę, gdzie osoba, która chce właśnie tego wyciszenia, chce pójść z książką, na przykład usiąść na ławce i po prostu sobie posiedzieć, tak, na świeżym powietrzu, znajdzie również trochę spokoju. Bo na pewno tutaj tego hałasu trochę jest. Tego hałasu miłego dla ucha, ale nie każdy na przykład oczekuje, może inaczej, są osoby, które akurat oczekują, by było wokół nich cicho, by tylko szumiały liście, śpiewały ptaki. Na to wszystko mam nadzieję i wierzę, że tak będzie. Znajdziemy tutaj miejsce w tym parku. Co więcej, po drugiej stronie rzeki mam bardzo cenne tereny przyrodnicze. Tak, jest koncepcja ścieżki przyrodniczej nadrzeczne Łęgi. Więc znowu, tu ma być aktywnie, tam ma być przyrodniczo. Tutaj dla dzieciaków mniejszych, dalej dla dzieciaków starszych. Jak więc Państwo widzą, to miasto ma być uniwersalne. Chociaż Park Kultury i Wypoczynku został niedawno oddany do użytku, to nie udało się go ochronić przed wandalami. Jeszcze przed jego otwarciem została pomazana część ławek. Niszczone są inne elementy i wyposażenie kompleksu. Cała inwestycja jest objęta gwarancją, ale czy przede wszystkim musimy pamiętać, że gwarancja nie obejmuje aktu wandalizmu, stąd zwracamy się z ogromną prośbą do mieszkańców o szanowanie tego, o zwracanie uwagi jedni drugim na to, żeby szanować to, żeby utrzymywać to w należytym stanie technicznym, bo jeżeli zostanie to zniszczone, będzie nam na pewno, będzie potrzeba czasu i dodatkowych naszych kosztów, które są naszymi kosztami, do tego, żeby doprowadzić do stanu pierwotnego ten plac. Pracy na stanowisku prezydenta miasta ważne jest to, żeby równoważyć potrzeby, bo jakość życia mieszkańców miasta to jest zarówno zaspokojenie tych potrzeb najmłodszych, kilkuletnich mieszkańców Słupska, jak i seniorów. I mam taką nadzieję, że ta równowaga naszych inwestycji jest widoczna dla Państwa. A mój nieustanny apel jest jeden. Korzystajmy z tego dobrostanu, który wspólnie tworzymy i szanujmy go. Z pewnością w Parku Kultury i Wypoczynku możemy spodziewać się większej ilości patroli policji i straży miejskiej. Ważne jest jednak, aby każdy odwiedzający i korzystający z atrakcji parku miał świadomość, że jest to przestrzeń każdego mieszkańca. Dbajmy więc o nasze wspólne dobro.